Witam serdecznie na podcastowym kanale Pole Rozmów, gdzie omawiamy szereg zagadnień związanych z uprawą rzepaku i nie tylko. Nazywam się Artur Kozera i prowadzę rozmowy z ekspertami i praktykami z branży rolnej, którzy podzielą się z nami swoimi doświadczeniami i wiedzą na temat uprawy rzepaku oraz szeroko pojętej agrotechniki. Naszym celem jest nie tylko przybliżenie technologii lub prawy, ale także szerzenie wiedzy na temat działań podejmowanych w zakresie ochrony roślin, minimalizowania strat i zwiększania wydajności uprawy. Naszym dzisiejszym gościem jest dr Ewa Jajor z Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu. Witam serdecznie Pani doktor. Dzień dobry. E, witam. Dzień dobry Ewo. Panie Arturze. Zanim przejdziemy do tematu naszego podcastu, czyli kiły kapusty, chciałbym przedstawić naszego gościa. Ewa jest pracownikiem Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, pracuje w zakładzie mykologii. Zgadza się? Zgadza się jak najbardziej. Od, od wielu lat. Od początku swojej kariery skupia się na badaniach nad organizmami chorobotwórczymi, m.in. oczywiście w rzepaku, ale także w zbożach, słoneczniku czy bobowatych. Jest autorką wielu prac naukowych oraz artykułów popularno-naukowych w prasie rolniczej. Pani doktor aktywnie uczestniczy w licznych konferencjach naukowych w kraju, za granicą. Jest również współautorką kilkunastu metodyk integrowalnej ochrony produkcji roślin oraz kilku pozycji książkowych, w tym atlasów chorób i programów ochrony roślin. Ponadto pani doktor zajmuje się badaniami w zakresie wykorzystania środków naturalnych i syntetycznych w ochronie roślin. Oraz odpornością roślin rolniczych, szczególnie odmian rzepaku, na patogeny. Przejdźmy jednak do tematu naszego dzisiejszego podcastu. Ewo, porozmawiamy dzisiaj o kile kapusty, czyli jednym z najgroźniejszych patogenów w uprawie rzepaku, ale myślę, że nie tylko. Plasmodifora Brasicce, czyli kiła kapusty. Może na początek, zanim przejdziemy do Głębszych tematów związanych z tą chorobą, krótka charakterystyka. Co na ten temat tej choroby możemy powiedzieć lub co wiemy? No, już można powiedzieć, że sporo wiemy. I rzeczywiście ym, powiedziałeś, że jest to najgroźniejsza choroba w uprawie rzepaku i zresztą we wszystkich kapustowatych. I y, jak najbardziej y, masz rację. Co wiemy, jest to patogen, który należy do królestwa pierwotniaków, więc nie jest grzybem, a, a tak jak wspomniałam, pierwotniakiem. Występuje w glebie, a powoduje bardzo groźne w skutkach zniszczenie systemu korzeniowego roślin rzepaku i nie tylko. Pierwsze objawy porażenia. Możemy zaobserwować już jesienią po 4-6 tygodniach od siewu, jeśli występują sprzyjające warunki, a, a to, te warunki to podwyższona wilgotność i dosyć ciepła pogoda, powiedzmy umiarkowanie y, ciepła y, temperatura. I te objawy to początkowo y, biało-kremowe. Narośla na korzeniach, twarde białokremowe o różnym kształcie, różnej wielkości na korzeniu głównym, na korzeniach bocznych i to jest jesień. Wiosną te guzy najczęściej ulegają rozpadowi, gniją do ziemi, dostają się zarodniki przetrwalnikowe, które w trakcie właśnie rozwoju powstają wewnątrz korzenia. I te zarodniki przetrwalnikowe. Wyobraź sobie, że ja się ostatnio doczytałam, że w jednym guzie, takim powiedzmy 5-7 gramowym, może być tych zarodników ponad miliard. Miliard? Rzeczywiście? No tak, literatura podaje. No to jest... Także. I taka siła rażenia jest jednej rośliny, a jeśli mamy tych roślin porażonych, nie tylko rzepaku, ale innych kapustowatych, ich chwastów, jak tasznik, tobołek, stulicha, psia, rzodkiew, w no doskonale wiesz, ile tych chwastów kapustowatych mamy na naszych polach. No mamy jeszcze samosiewy, to też myślę jest duży do, problem. Do, dokładnie, plantacji. dokładnie, masz rację. I samosiewy, i korczyca, yy, wszystkie poplony, właśnie, z, yy, czy międzyplony z rodziny kapustowatych powodują, że siła rażenia tego patogena jest olbrzymia. Także nie wystarczy sam rzepak, żeby ten problem, że tak powiem, się zwiększał. Interesujemy się, jak gdyby, tym problemem już od 2000, tak jak ostatnio sprawdzałam, 2009 roku, albo może już nawet wcześniej, czyli już prawie 15 lat. I tak jak widzimy, zasięg występowania tej choroby stanowczo się, Poszerzył i nadal poszerza również intensywność występowania na, w wielu rejonach tego patogena rośnie. Także, tak jak kiedyś mówiliśmy, że kiła kapusty występuje tylko w niektórych rejonach, tak teraz musimy stanowczo podkreślić, że występuje już w większości rejonów, praktycznie wszędzie, niezależnie od typu, gleby, czy też od y, PH. No właśnie, jeżeli mówimy, mówimy o Kile Kapusty, całkiem niedawno, około dwa bądź trzy tygodnie temu, odwiedziłem jedno z gospodarstw y, na terenie województwa opolskiego. Na polu, y, na którym od 5 lat nie uprawiano rzepaku, pojawiło się ognisko takie placowe Kiły Kapusty. Długo zastanawialiśmy się, skąd Mogło się coś takiego wziąć. Co zaobserwowaliśmy na tym polu? Były widoczne, były, było, były, na polu było widoczne to, że pojawiły się myszy. To był taki pierwszy czynnik, który no, zwrócił naszą uwagę. I też to będzie moje na pewno pytanie, czy. Szkodniki, jak sądzisz, czy szkodniki mogą w jakim stopniu przyczyniać się do przenoszenia na powierzchni swego ciała tych kiły kapusty, tych pływek, czy to raczej jest mało prawdopodobne? Bo zastanawiamy się, skąd ta kiła na tym polu się wzięła, kiedy na tych polach od wielu lat nie była już uprawiana, nie był uprawiany rzepak? Tych przyczyn może być. Yy... Dużo. To nie jest na pewno jedna przyczyna. Ty ma, wy macie trop, jeśli chodzi o ogryzonie, Ja bym pomyślała o, o maszynach. No właśnie, bo bardzo słusznie zauważyłaś, bo tego nie powiedziałem, ale doszliśmy do tego, że na tym polu, bo to jest teren opolszczyzny, uprawiane są buraki cukrowe. Skoro są uprawiane buraki cukrowe, bardzo często zbiór odbywa się za pomocą dużych maszyn. No i właśnie, być może te maszyny wcześniej pracowały na polach, gdzie takiła już występuje. Poza tym, jeśli w międzyczasie na polach obserwowano zachwaszczenie kapustowatymi, o czym wcześniej już wspomniałam, no to ten rezerwuar jak gdyby cały czas był, namnażał się i, no, i, i mamy taki efekt, jaki magmy. Wyobraź sobie, że czasami po wielu latach, nawet użytków zielonych, gdzie nie było żadnej uprawy a obserwujemy silne porażenie y, kapusty, y, przez sprawcę kiły kapusty. Także y, jest to y, bardzo y, trudny przeciwnik i o dużej sile rażenia. A jeszcze trzeba dodać, że ta jesień była wyjątkowo sprzyjająca dla rozwoju nie tylko roślin no właśnie, rolniczych. Temperatura gleby bardzo, jest tutaj istotnym tak, czynnikiem zapewne. Doskona doskonale właśnie zauważyło że Temperatura, czyli te ciepła, to znaczy ciepło, które mieliśmy jesienią i duża, duża wilgotność, zarówno jesienią, jak i teraz i wiosną, powoduje, że tej, że tej kiły jest tak dużo. Bo jeździmy już, już zaczęliśmy jeździć jesienią, jeździmy w tej chwili, czyli w okresie wiosennym, po polach i faktycznie tam, gdzie byliśmy, to tej kiły jest bardzo dużo, dużo więcej niż na przykład w ubiegłym roku, naszym zdaniem. Wspomniałaś o objawach kiły kapusty na korzeniach. Czy jeżeli zobaczymy te typowe takie narośla, czy to jest jednoznaczne, że to jest kiła kapusty, czy możemy pomylić to z obecnością innego szkodnika, chociażby, czy choroby? Bywa, że możemy pomylić. I nawet dobrze by było, żeby to, to, żeby to jednak kiła nie była, tylko on, na przykład chowaczka lasówek. On też daje podobne objawy w postaci guzów, na po, właśnie wiosno, jesienią, takich twardych, białych, regularnych narośli. Z tym, że po przekrojeniu, po, przekrojeniu, po przezięciu takiego guza, obserwujemy w środku. Larwę, także jest jak gdyby jasna sprawa, że nie jest to w tym momencie kiła, tylko, tylko larwa chowacza galasówka. Jeśli mówiliśmy wcześniej właśnie o objawach. Warto jeszcze dodać, że jeśli mówimy o guzach na korzeniach, to są tak zwane objawy specyficzne, ale w tym w przypadku tej choroby, tego patogena, mamy też do czynienia z tak zwanymi objawiami niespecyficznymi. No tak trochę, może za bardzo naukowo, ale żeby rozdzielić te dwie kategorie i te objawy niespecyficzne obserwujemy na części nadziemnej roślin. To jest często właśnie poczerwienienie liści, yy, zażółknięcie, yy, mniejsza powierzchnia liści. Yy, wiosną to yy, przyspieszone kwitnienie, mniej rozgałęzień, yy, słabszy wzrost. To wszystko jest efekt uszkodzenia systemu korzeniowego. Roślina nie może prawidłowo pobierać substancji pokarmowych oraz wody. Wszystko, co fotosyntetyzuje, jest wykorzystywane przez patogena na tworzenie narośla. W związku z tym roślina wygląda tak, jak wygląda, czyli jest no, słaba, osłabiona, ale te objawy możemy czasami pomylić, to może być również efekt jakiegoś niedożywienia z jakiegoś innego powodu, niedoborów pokarmowych w glebie, czy też działania herbicydów teraz y, też często pojawiającego się wirusa żółtaczki rzepy. Także w przypadku tych objawów y, niespecyficznych, no może można to, y, to znaczy, żeby to, żeby to dobrze spra sprawdzić, czy to faktycznie jest powiązane z kiłą kapusty, trzeba rośliny wykopać i sprawdzić, co się dzieje pod ziemią. Czyli zobaczyć, obejrzeć to organoleptycznie, ale zanim jeszcze do tego dojdziemy, jeszcze kilka słów o tych objawach niespecyficznych. Jesienią, bardzo często w tych plantacjach, właśnie tak jak wspomniałaś, spotyka się takie słabiej rozwinięte rośliny. One są często o takim antycyjonowym zabarwieniu. Często też bywa, że to jest wirus żółtaczki rzepy, ale też, tak jak wspomniałaś, może to być objaw kiły kapusty. Czyli tym najlepszym takim sposobem, żeby się upewnić, to jest to, żeby zobaczyć coś faktycznie pod ziemią, czy na korzeniach znajdują się te narośla. No, w ostatnich sezonach w Polsce uprawia się sporo rzepaku, bo to jest areał przekraczający już milion hektarów. Czy Twoim zdaniem? W przyszłości będzie miało to wpływ na zwiększenie presji ze strony kiły kapusty? Jest się czego bać? Ewentualnie jakie kroki powinniśmy przedsięwziąć, żeby ograniczać tą presję ze strony tego patogenu? Myślę, że jest się czego bać. To tak, żeby krótko odpowiedzieć. Natomiast zawsze to wszystko zależy od wielu... Różnych czynników. To, co się stało na dzień dzisiejszy, czyli to, że mamy taką, taki poziom infekcji, wynika nie tylko z warunków pogotowych, ale również ze skróconego płatozmianu, z zakwaszonych gleb, właśnie z tego swobodnego przemieszczania się maszyn i nieczyszczenia tych maszyn między plonów, gdzie często wykorzystywana była gorczyca. Także do, doprowadziliśmy do sytuacji, kiedy y, zasięg występowania kiły y, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie y, bardzo się y, rozszerzył. Y, mam, żeby z tym walczyć... No, jest troszeczkę sposobów, jest troszeczkę metod, jest, mamy, mamy kilka możliwości. Najważniejsze jest to, żeby podejść do tego kompleksowo, aby te, te metody, o których za chwilę postaram się powiedzieć, stosować jednocześnie, żeby się wzajemnie uzupełniały i żeby do problemu podejść poważnie mam Najważniejsze metody to tak ogólnie określamy jako metody agrotechniczne. Przede wszystkim prawidłowy płodozmian, a więc unikanie rzepaku w strukturze zasiewów minimum te 3-4 lata. Pewnie wiesz, że po 3-4 latach, jeśli zrezygnujemy z uprawy rzepaku. To w glebie ilość zarowników może obniżyć się aż po połowę. Także już jest jakiś efekt, ale niestety nie do końca tak, jak byśmy chcieli. W międzyczasie musimy unikać, tak jak już wcześniej powiedziałam, czyli ograniczać, zwalczać, kontrolować wszystkie rośliny niepożądane, czyli chwasty z rodziny kapustowatych. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz wapnowanie. Wapnowanie, tak trochę może niepopularnie, bo wapnowanie przed samym siewem rzepaku. Wapno nie, ograni, nie likwiduje zasobów w glebie, jeśli chodzi o zarodniki przetwalnikowe. Tutaj jeszcze dodam, że zarodniki przetwalnikowe, które już dostały się z tych guzów do gleby, są niezwykle trwałe, niezwykle odporne na wszystkie możliwe czynniki, nie wiem, chyba palenie jest w stanie tylko je zniszczyć, ani, ani mróz, ani susza, yy, także ani tym bardziej yy, wap wapnowanie, ale wapnowanie powoduje, że nieco ogranicza się ich żywotność. One tak nie kiełkują i nie dochodzi do infekcji. No właśnie tak spore ilości tych yy, zarodników, które mogą znajdować się w tych naroślach, intensyfikacja uprawy to faktycznie, jak powiedziałaś przed chwilą, to spore zagrożenie, więc musimy w jakiś sposób opracować tą koncepcję, żeby radzić sobie z tą presją. Tak, od początku Czyli mamy od wapnowanie, początku i do końca. Co, co dalej? To, no, o zwalczaniu chwastów już wielokrotnie mówiłam, yy, o czyszczeniu maszyn, o uważaniu na sprzęt. Yy, znaczy myślę, jest, że to jest to duży jest, problem. Tak, to jest trudne, trudne do wykonania w praktyce. Ja sobie zdaję duże sprawę. Duże kombajny, które tak. wybierają, zbierają buraki cukrowe chociażby, mm -hmm. bo to jest ten przypadek, o którym tutaj mówimy Ale na wyjeżdżają na, początku, na pole, wyjeżdżają na przepraszam, pole. na drogę, y, roz, roznoszą te grudki ziemi, czy tam ziemię, nie będziemy się tutaj rozdrabniać, y, w związku y, dochod no, Rozprzestrzenianie no, ma, ma wolną drogę, że tak powiem, prawda? No, czyli, czyli to jest element takiej dobrej praktyki rolniczej. Oczywiście szybkość działania i to, że te maszyny się mają szybko przemieszczać i mają w bardzo krótkim czasie obsłużyć wiele plantacji, pewnie powoduje to, że no nie zawsze, nie do końca. Wszyscy zwracają uwagę na to, że może to być jeden z elementów czynników, które będą rozprzestrzeniały tą chorobę na danym, danym obszarze. No, przy nawale no. pracy trudno rolników tego wymagać, ale w tym przypadku zwróciłabym na to. Szczególną uwagę, żeby tego ryzyka nie zwiększać. To też wymaga jest, wymagana jest przy okazji też częsta kontrola, sprawdzanie, co się dzieje na polu, żeby w razie czego móc reagować. Rozpoczynanie prac polowych od tych miejsc teoretycznie zdrowych, które uważamy za bezpieczne i dopiero, dopiero potem jakby objęcie pracami pozostałych terenów. To też chociaż w minimalny sposób, ale takimi małymi, kro małymi kroczkami można to ryzyko yy, minimalizować. Yy, co jeszcze? Może coś Właśnie o tym. Hodow o, o hodowli to za chwileczkę. Aha, to okay, na koniec dobrze, sobie zostawimy, sobie jeśli pozwolisz. Mam nadzieję, że sprowadzisz tak, do, do tego tematów. zagadnienia, mm -hmm. bo tutaj rzeczywiście to będzie tutaj kluczowe, ale jeszcze bym dodała termin siewu żeby nie przyspieszać terminu siewu w takich rejonach zagrożonych kiłą kapusty. Zaczęliśmy od tego, że kiła lubi wilgoć, a lubi przede wszystkim ciepło. Im później, jak gdyby możliwie, najpóźniej jak to jest możliwe, jeśli chodzi o terminy agrotechniczne, o rejon uprawy rzepaku, przesuniemy, tym jest szansa, że będzie chłodniej i nie dojdzie do tych jesiennych, najgroźniejszych, trzeba powiedzieć, infekcji. To jest kolejna rzecz. Co jeszcze? O kontroli pól mówiłam, o tym, że możemy też sprawdzać glebę, czy istnieje ryzyko wystąpienia kił. Instytut się tym zajmuje. No właśnie, bo w Instytucie prowadzicie badania, w których określacie poziom porażenia przez kiłę. W jaki sposób wykonywane są właśnie te badania? Czy właściwie każdy, kto przypuszcza, że na jego polach jest kiła, bądź też zaobserwował już kiłę i narośla na korzeniach, może się do Was zwrócić i wykonać analizy. Jaki jest generalnie przebieg tych analiz? Co sprawdzacie i w jaki sposób odbywa się to w Instytucie? Tak, jeśli ktoś podejrzewa, że może mieć kiłę lub jego pole znajduje się w takim rejonie, powiedzmy, Kiłowym, o dużym zagrożeniu. Często na tych polach, na przykład, z, y, z, y, pojawia się zwierzyna, która też bierze udział w przenoszeniu y, zarodników, czy też w jakichś zagłębieniach, gdzie często to pole jest zalewane, bo kiła nie tylko rozprzestrzenia się z samą glebą, ale również y, przez, przy użyciu cieków wodnych różnego rodzaju, czy drenami. Y, y, czy właśnie na przykład dysponowaliśmy maszynami, gdzie mogły one być wykorzystywane na polach zagrożonych, czy gdzie kiła już nie tyle zagrożonych, czy gdzie kiła już występowała, to proponujemy pobrać próbę gleby z takiego pola, tak 2 do 5 hektarów to tak na jedną próbę. Czyli pobieramy z kilku miejsc. I tak, i tak właśnie. Żeby ta próba była taka reprezentatywna, to najlepiej przejść się po całym polu, na przykład w kształcie literki, nie wiem, V, y, czy takiego zygzaka i w kilku miejscach y, tak na. Głębokość do 10-20 cm przy użyciu takiej ogrodniczej łopatki do worka, i taka próba powinna mieć około 2 kg. W woreczku foliowym dobrze opisana, żeby rolnik wiedział, z jakiego miejsca pochodzi ta próba i mógł potem ewentualnie te dane wykorzystać. Przysyła do Instytutu. W Instytucie w takich kontrolowanych warunkach wilgotnościowych i temperaturowych, przy użyciu odmian referencyjnych, takich odmian wrażliwych i nie tylko, bo też siejemy często odmiany odporne, żeby sprawdzić, jak będą reagowały w, danym, w danej glebie, wykonujemy testy. To są biotesty. I czas, taki, czas trwania takiego testu to jest 5-6 tygodni. I po tych 5-6 tygodniach rolnik otrzymuje informację z, z dużym prawdopodobieństwem, bo to nigdy nie ma stuprocentowej pewno pewności, ale z dużym prawdopodobieństwem, czy jest zagrożenie, jeśli chodzi ze strony tego patogena, czyli pracowitywora na tej glebie i, i w jakim stopniu. Bo tych raz kiły kapusty oczywiście występuje w glebie bardzo wiele. No najczęściej, jeżeli mówimy, bo za chwilę przejdziemy do metod hodowlanych, no najczęściej mówimy o tej podwyższonej. Odporności czy tolerancji polowej na najczęściej występujące rasy kiły kapusty. Ta odporność, no, która, na której wszystko do tej pory bazuje, tak zwana ta odporność mędlowska, obejmuje na generalnie te rasy P1 i P3, które najczęściej występują, ale następuje też wiele przełamań, bo pewnie jako instytut często jeździcie w teren i spotykacie się, że pomimo tego, że były wysiane kiły, były wysiane odmiany, które charakteryzowały się tą podwyższoną, Tolerancją, to na, jednak na ich korzenia się pojawia. E, pojawiają narośla. Skąd to się może bać? Faktycznie jest tyle tych różnych możliwości raz, które będą infekowały? Tak. Ym, to jest problem. To jest groźny patogen, jak już powiedzieliśmy, i niebezpieczny. Ym, i jego zmienność genetyczna jest, no jak zresztą wszystkich organizmów, ale nam najbardziej doskwiera w tym przypadku, akurat tutaj w przypadku kiły, jej, jego zmienność, która, która powoduje rzeczywiście pojawienie się nowych form, nowych ras, patotypów które mogą przełamywać odporność y, odmian y, właśnie tak jak mówimy dlatego nie mówimy o pełnej odporności odmian tylko o podwyższonej odporności. odporności to jest y, cały czas wyścig można powiedzieć y, prawie że zbrojen między y, hodowlą to wiesz najlepiej tak, jak a jak jak właśnie pierwotniakiem padogenem y, tak, tak niebezpiecznym y, Powiem tak, wydaje się, że jeśli mamy tą odporność mędlowską tyle lat już, bo przecież Mętl został zarejestrowany w 2001 tak, albo drugim roku. dokładnie w 2001 roku został zarejestrowany. Ponad 20 lat. Tak, przeszło 20 lat. To temu. wydaje się, że z tymi przełamaniami nie mamy aż tak bardzo do czynienia, tak, aż takim dużym stopniu, jakbyśmy się mogli spodziewać po tak długim czasie. Ale zgadza się, przełamania się obserwuje. Są takie rejony, gdzie no, już rolnicy nam sygnalizują, że odmiany odporne sobie nie radzą. No ale na szczęście w większości przypadków odmiany odporne się sprawdzają. Jest to, mówiliśmy o tych metodach zapobiegania występowaniu kiły, a przede wszystkim może nie zapobiegania występowaniu, ale bardziej ograniczania, strat, ograniczania, a przede wszystkim strat wynikającym z obecności kiły. To, chcąc, nie chcąc, musimy nawiązać do metody hodowlanej i właśnie uprawy odmian odpornych, bo albo może tutaj jeszcze między tą agrotechniczną metodą, a hodowlaną dlaczego nie metoda chemiczna, tak popularna w no rzepaku, właśnie, prawda? Yy, każdą w każdą hory... trudno z nią walczyć. W ogóle niemożliwe praktycznie chyba. No dokładnie. Możemy sobie z tym radzić, znaczy przy użyciu chemii możemy sobie doskonale radzić z suchą, z kapustych, kapusty, z nilizną twardzikową, czernią, szarą. Natomiast w przypadku kiły, czyli prazmotywia abrasica, takich możliwości w praktyce nie mamy. Także pozostaje rzeczywiście niezawodnie. Za... No, w naj, najczęściej niezawodna metoda hodowlana. A, czyli... Także jeśli weźmiemy wszystkie metody agrotechniczne plus metodę hodowlaną, to wydaje się, że jakieś oręże w ręku yy, plantatora, rolnika. Jest. No właśnie do walki z tym, z, to, z, z tym przeciwnikiem przeciwnikiem. Bo przeciwnik nie jest, nie, jest łatny, nie jest łatwy, a jak wspomniałem wcześniej, ta powierzchnia uprawy nam ostatnio naprawdę bardzo mocno wzrosła do tych około miliona hektarów. No to już jest sporo. Ale wrac wracając do hodowli, tutaj wspomnieliśmy o odmianie Mendel faktycznie już jest przeszło, ta odporność zarejestrowana już przeszło 20 lat i ona funkcjonuje na rynku oczywiście hodowcy cały czas pracują i poszukują nowych, lepszych rozwiązań. I taką jako ciekawostkę powiem, że odmiana Mendel ona była zarejestrowana i wprowadzona w Polsce z katalogu unijnego, czyli nie była rejestrowana w Polsce. Dokładnie, natomiast pierwszą w Polsce odmianą, która charakteryzowała się dokładnie podwyższoną odpornością na najczęściej w Instytucie Ochrony Roślin. Tak, to był Mentor i to był rok 2015, czyli ta rejestracja była no, całkiem, całkiem nie dawno. W tej chwili mentora już e, praktycznie na rynku no, nie mamy. Mhm. Natomiast e, generalnie zmiany klimatyczne, regu zmiana regulacji prawnych spowodowała to, że hodowcy dalej musieli poszukiwać rozwiązań w też tym obszarze odmian kiłoodpornych, kiłotolerancyjnych. E, dlaczego? Bo pojawił się chociażby wirus żółtaczki e, rzepy. E, jest sucha zgnizna kapusty, dlatego też w roku 2022 e, zarejestrowana została odmiana krokant. Która już skupiała w sobie zarówno tą podwyższoną odporność na najczęściej występujące rasy kiły kapusty, ale miała również odporność na wirusa żółtaczki rzepy i odporność na suchą zgniźdę kapusty. Idąc dalej, w bieżącym sezonie hodowcy zarejestrowali kolejną odmianę kiłową jest to odmiana Create, no, która charakteryzuje się już szerszą, rozszerzoną odpornością na najczęściej występujące rasy kiły kapusty. Jest to odporność CRE1 i to jest rozszerzona odporność w tym zakresie, odporności na terasy P1, czyli możemy mówić P1. Także hodowla idzie cały czas do przodu, poszukuje różnych rozwiązań i myślę, że wspólnymi siłami. My jako hodowcy i Wy jako ten organ, w którym Instytut Naukowo-Badawczy uda nam się znaleźć jakiś skuteczny sposób poprzez połączenie różnych metod i agrotechnicznych, i hodowlanych, żeby ten sukces w uprawie rzepaku można było odnieść. Myślę, że chyba w jakim stopniu wyczerpaliśmy temat tego spotkania, aczkolwiek temat kiły kapusty w pewnym stopniu to, bym to jest never, nie... never ending story, tak, więc nie. właśnie nie nasuwa mi się to w tej chwili żadne pytanie, ja mogę tylko albo dodać... właśnie o czym zapomnieliśmy, właśnie mogę... Pani Doktor. O wielu rzeczach nie powiedzieliśmy, możemy jeszcze kiedyś do tego tematu wrócić. Myślę, głosić. że na pewno będzie musieli ale dodałabym tutaj w kontynuacji Twojej wypowiedzi dotyczącej nowych odmian, nowej odmiany, która, tak jak mówisz, charakteryzuje się szerszą odpornością. To bardzo dobra informacja dla rolników, mając odmiany te starsze powiedzmy, w tej chwili jest zarejestrowanych na przykład w krajowym rejestrze 19 odmian, więc plus, łącznie z tą odmianą, o której wspomniałeś, Arturze. Także wybór rolnicy mają dosyć duży i jeśli będą odpowiednio te odmiany wybierać przemiennie. Do tego oczywiście stosować właściwą ogrotechnikę, a w tym przede, przede wszystkim właściwy płodozmian. Broń Boże, nie, tutaj przepraszam, nie, 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 nie mieszając odmian wrażliwych z odmianami y, o podwyższonej odporności. Tu jeszcze raz uczyłam, że to może powodować przełamanie właśnie odporności. No właśnie to jest to właśnie często praktyka i tu, trochę jej nie rozumiem, bo ale tak. bywa tak. Tak, bywa. Spotykamy się z tym, słyszymy o tym, i dlatego, korzystając z okazji, jeszcze raz do tego wracam, żeby uczulać rolników, żeby tego nie robili. Bo faktycznie te prze, przełamania odpor, odporności, które są tutaj dla nas najbardziej niebezpieczne, będą miały miejsce coraz częściej. Także dobrze jest, że ta, że metoda hodowlana jest udoskonalona, rozwijana, bo jest to w tej chwili no, najlepsza metoda w ograniczaniu strat spowodowanych przez Taka, a patrząc, pracę kiłę. Patrząc Kapusty. z punktu widzenia powierzchni uprawy, to faktycznie musimy, i tak jak zadałem na początku pytanie, czy je się czego bać? jeście czego bać, dlatego trzeba szukać rozwiązań. Tak jak wspomniałaś, no Tematów, które moglibyśmy tu rozwijać jest jeszcze wiele. Myślę, że rozwiniemy je bardziej przy kolejnych naszych rozmowach i spotkaniach. No a tymczasem chciałbym podziękować naszemu gościowi, a jest nim pani dr Ewa Jajor z Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, a Państwa chciałbym zaprosić do śledzenia naszego kanału podcastowego Pole Rozmów. Dziękuję Ewo. Dziękuję Państwu. Do słyszenia. Ja też bardzo dziękuję, Arturze. Do widzenia. Podcast został zrealizowany w Talk Job Studio.